Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, pomódlmy się jeszcze, zanim będziemy słuchać słowa. Ojcze, dziękujemy Ci za ten błogosławiony czas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za świadectwa, za wszystkie osoby, które się pojawiły na dniach skupienia, za wczorajszy, przedwczorajszy czas, za dzisiejszy czas. Panie, uwielbij się tak bardzo w tym zgromadzeniu dzisiaj. Panie, chcemy teraz wziąć do ręki to drogocenne słowo, które w tak wielu przypadkach stało się ratunkowe, ratunkiem dla wielu ludzi. Panie, i dzisiaj chcemy zaczerpnąć właśnie tego ratunku, pociechy, nadziei, porady, wszystkiego tego, co dzisiaj masz dla nas przygotowane. I wszystko niech się dzieje w pokorze, w poszanowaniu, bo jesteś świętym i potężnym Bogiem. Niech imię Jezusa będzie uwielbione. Amen. Kochani, jest to dla mnie wielki zaszczyt, powtarzam to po raz kolejny, dla mnie ogromnym przywilejem jest móc zwiastować Ewangelię, głosić Ewangelię, mówić o tych wspaniałych prawdach i muszę powiedzieć tak, nie zataiłem przed wami. Przez te dwa dni, które dane mi było zwiastować, nie zataiłem przed wami żadnej prawdy Ewangelii. Jestem usprawiedliwiony przed Panem, ponieważ moją ambicją było, aby powiedzieć, ogłosić prawdę Ewangelii dla każdego, kto się na tym miejscu pojawi, bo wiem, że jedynie Ewangelia ma moc Bożą. Nic innego, jeśli bym zechciał połowę Ewangelii wam powiedzieć, jakąś część, jakąś tylko część, to nic by nie pomogło. Bóg by za tym nie stanął, nic by się nie wydarzyło. Ale jeśli tylko mamy na tyle odwagi, aby głosić całą Ewangelię, nawet jeśli ludziom się to nie podoba, Pan wtedy działa, Bóg działa. Jestem tego pewien i chcę takich rzeczy się spodziewać dzisiaj. Jezusowi chwała. Jezusowi chwała, niech będzie. Kochani, od piątku poprzez sobotę zwiastujemy właśnie Ewangelię i przygotowując się do tego czasu zwiastowania, wyraźnie odebrałem od Ducha Świętego, że mam rozpocząć od zwiastowania na temat, kim jest Bóg. Mówię to dlatego, bo dzisiaj zebrani na tym miejscu są też bracia i siostry ze zboru, którzy nie byli obecni na wykładach, a chciałbym, żeby to dzisiejsze zwiastowanie, które jest takim zamknięciem całego tematu, było jasne dla wszystkich, żeby nie było wyrwane z kontekstu i każdy jasno, czytelnie zrozumiał, co też kaznodzieja, brat ma dzisiaj do przekazania. A więc rozpoczynaliśmy od tego zasadniczego pytania, od którego powinno się zacząć. Kim jest Bóg? Kim On jest? Tak wielu ludzi nie wie, kim jest Bóg. Mają tak mętne poznanie tego, kim jest najważniejsza i najbardziej chwalebna istota w całym wszechświecie. To jest zaskakujące. Wielu ludzi wie, kim jest jakaś gwiazda show biznesu, jakiś bohater. Niektórzy nawet wiedzą, jak nazywają się bohaterzy w różnych innych tam rzeczach, ale tak mało osób wie, kim jest najważniejsza istota w całym wszechświecie. Tak mało. Dlatego zaczęliśmy mówić o tym, kim jest Bóg, bo przecież sama Ewangelia zaczyna się od tego, że, od tego, kim jest Bóg. Kim jest Bóg? Kochani, a więc od tego zaczęliśmy. Kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Ale nie tylko na tym zatrzymaliśmy całe zwiastowanie. Owszem, powiedzieliśmy o tym, że Bóg jest święty, pamiętacie o tym? Że Bóg jest sprawiedliwy. Nie tylko o tym mówiliśmy, ale także o tym, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, dobry. Na następnych wykładach mówiliśmy o tym, że już nie mówiliśmy o Bogu, ale chcieliśmy powiedzieć sobie o tym, kim jest człowiek, 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 bo przecież Ewangelia idzie dalej. Bóg coś uczynił, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A więc należało sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek. I kochani, muszę wam z taką trwogą powiedzieć, i znowu niewiele osób tak naprawdę wie, kim są wewnątrz siebie. Jaki jest ich stan, jaka jest ich pozycja wobec Boga, jaki jest status wobec Boga.
Chodzą po tej ziemi, podczas tego, chodzą sobie po tej ziemi, stworzyli sobie, tak jak ja kiedyś, jakąś romantyczną przygodę z Panem Bogiem, według swojej filozofii myślenia, stworzyli sobie swojego Boga, który akceptuje na pewno mnie i na pewno kogoś, kto tak w ten sposób myślał, ale to było kłamstwo, tak jak to dzisiaj brat powiedział, to było kłamstwo. To było kłamstwo, którym szatan spętał nasze serca, abyśmy nie poznali prawdziwego Boga, bo pamiętacie, co jest napisane w Bożym Słowie? Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. I właśnie o to chodzi. Kiedy brakuje poznania prawdziwego Boga, lud chodzi jak owce bez pasterza, nie wiedząc, dokąd chodzą. A więc mówiliśmy o tym troszkę o człowieku. Powiedzieliśmy sobie też o tym, co ta ludzka natura, zła, pyszna, niegodna natura spowodowała, a mianowicie wielką przeszkodę między Bogiem a człowiekiem. To nie Bóg zainteresowany był tym, aby stawiać jakiekolwiek przeszkody w relacji między Nim a człowiekiem. To nie On. To niestety, ale nasz nierozsądek, nasza niestety rola w tym była, no niegodna rola, aby postawić tą przeszkodę. No postawiliśmy ją, nie chciałbym powiedzieć tego źle, postawiliśmy ją ze względu na nasze błędy, na nasz grzech. Kochani, a więc powstała przeszkoda, ale powiedzieliśmy sobie też o tym, jak tę przeszkodę tu za życia pokonać. Bo nie chcemy zakończyć dni skupienia na tym, że rozjedziemy się do domów z wyrażeniem tego, że już nic nie da się zrobić. Nie, nie, kochani. Tak Ewangelia się nie kończy. Ewangelia dalej niesie wspaniałe za sobą przesłanie, że Bóg odpuszcza grzechy ludu na podstawie tego, że posłał swojego Syna i jeśli się opamiętasz i w Niego uwierzysz, będziesz z Nim pojednany, będziesz usprawiedliwiony. Przeszkoda zostanie złamana. Nad tą wielką przepaścią postawiony będzie wielki most, po którym odważnie i z podniesionym czołem przejdziesz, bo twoją nadzieją, twoim życiem stał się Boży Syn Jezus Chrystus. Kochani, i o tym mówiliśmy. Dlatego dzisiaj chciałbym kontynuować, ponieważ wiele osób wczoraj, chociaż nie znam serc, Pan wie, kto jest Jego, jest napisane, ale wierzę, że były takie osoby, które wczoraj pojednały się z Bogiem, wychodziły tu do przodu, pojednały się z Bogiem i rozpoczęły tą wspaniałą relację z Panem Bogiem, już nie na zasadzie, o Bóg jest moim sędzią i mnie osądzi, ale na zasadzie Bóg mi przebaczył, jestem Jego, oto nowe życie. Kochani, ale dzisiaj chciałbym zwiastować na kolejny temat. Jak zatem to nowe życie, chrześcijańskie życie sprawować owocnie? Aby nie było w życiu człowieka takich sytuacji, w których ten człowiek mija dzień, mija dwa i już go nie ma. Już go nie ma, więc o co zadbać w życiu z Bogiem, aby to życie było owocne, wartościowe, jakościowe, owocne i aby ono trwało. To jest dzisiaj, myślę, że takie dosyć poważne wyzwanie, bo naprawdę to, co obserwujemy, to niestety to jest fakt tego, że wielu ludzi gdzieś się traci w tej swojej relacji z Bogiem. Rozpoczęli i idą tak jak żona Lota, ci, którzy znają tą historię. Rozpoczęli z entuzjazmem, ze łzami może nawet, z jakimś poruszeniem, ale mija czas i nagle gdzieś na tej drodze odwracają się wstecz do swoich dawnych rzeczy. Jak tego uniknąć? Jak owocnie sprawować życie? No musimy coś na ten temat powiedzieć, abyśmy byli świadomi, w co zainwestować siły. Kochani, niestety, ale tak, bo to są pewne jakieś uczynki, jakieś czyny, które musimy poczynić, nad którymi musimy się pochylić. Pamiętacie, wczoraj powiedziałem, że tym negatywnym bohaterem wczorajszego wykładu był człowiek imieniem Jurij Gagarin.
Ci, którzy byli, zrozumieli, o co mi chodziło. To był człowiek, który, ja tak obrazowo sobie to wyobrażam, że to był człowiek, który wzniósł się najwyżej ze wszystkich w swoim poszukiwaniu Boga. Ale to było tylko ludzkie staranie, bo to wyleciał w kosmos wystrzelony z rakiety i powiedział, nie znalazłem tam Boga. Kochani, myśmy znaleźli, a Pan nas znalazł, myśmy znaleźli. My jesteśmy już na tej drodze i chcemy sprawować ją w sposób godny, bo jest napisane, zbawienie należy sprawować z bojaźnią i drżeniem. Zbawienie swoje sprawujcie. A więc jest coś w życiu z Bogiem, nad czym trzeba się troszkę wysilić, włożyć jakiś wysiłek, włożyć jakąś pracę. To nie jest tak, kochani, że oto zakładamy ręce za głowę i mówimy, o, teraz to, Panie, rób co chcesz. Ja pokutowałem, raz uwierzyłem, raz pokutowałem, teraz niech się dzieje co chce. Nie, 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 kochani, z bojaźnią i drżeniem sprawujcie zbawienie. Jeśliś umiłował Pana, Pana Boga, Pana Jezusa, jeśli oddałeś Mu swoje życie, będziesz chciał się Mu podobać, będziesz Go chciał wsłuchać, będziesz zainteresowany tym, co On ma dla Ciebie dzisiaj na ten dzień do powiedzenia i nad tym się zastanowisz, aby włożyć wysiłek, aby to uczynić. Czynimy, niech mi wolno będzie postawić taką tezę, czynimy pewne rzeczy nie po to, by być zbawionymi, ale czynimy pewne rzeczy dlatego, że jesteśmy zbawionymi. I to jest warunek bardzo istotny, bo w wielu miejscach dowiesz się, że musisz coś czynić, żeby być zbawionym. Nie, to co musisz na pewno uczynić, to się opamiętać i uwierzyć. A gwarantuje ci wtedy Pan, sam On mówi, jeśli uwierzysz, zbawiony będziesz. Ale sprawowanie swojej wiary, sprawowanie zbawienia, to jest coś innego, inny temat. Dlatego raz jeszcze powiem, nie wysilamy się dlatego, żeby być zbawionymi, ale wysilamy się, aby to swoje zbawienie sprawować, sprawować. W innym miejscu jest napisane, jesteście powołani do dobrych uczynków. Nie jest napisane, jesteście zbawieni przez dobre uczynki. Powołani do dobrych uczynków, skoro żeście uwierzyli i skoro jesteście zbawionymi. Zasada numer jeden, bo kilka punktów chciałbym dzisiaj wymienić, nad którymi musimy się pochylić, aby to zbawienie swoje sprawować godnie. Po pierwsze, to jest to, co czytamy w Ewangelii Jana, 12 rozdziale, 24 wierszu. Bo moje pytanie, na które dzisiaj chcę odpowiedzieć, brzmi tak. Jak owocnie sprawować swoje chrześcijaństwo, swoje chrześcijańskie życie? Jak ty, drogi uczestniku Dni Skupienia, wyjeżdżając z tego miejsca, w jaki sposób możesz to zbawienie, to nowe życie sprawować owocnie? Bo tu nie chodzi o to, żeby przetrwać, ale chodzi o to, żeby, tak jak powiedział Pan Jezus, aby owce moje miały życie w obfitości ducha, w poznaniu Boga, aby to życie nie tylko nawet w obfitości wnętrze wypełniało, ale się wylewało na innych i było nadzieją i ratunkiem, świadectwem też dla innych. Przeczytajmy, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. O czym dzisiaj, o czym w tym momencie chciałbym powiedzieć? To jest to, na co zwróciłem uwagę już wczoraj. Że tak naprawdę nie rozpoczniesz owocnej i jakościowo dobrej relacji z Bogiem, dopóki nie zrozumiesz tak naprawdę, jak wielkiej nędzy jesteś. Ziarno musi obumrzeć. Ty sam musisz dla siebie jakby umrzeć, zrozumieć, że wszystko, co do tej pory czyniłeś i całe twoje życie, jakie prowadziłeś, jest złe, niegodne i wbrew woli Bożej. I dopiero kiedy to ziarno właśnie takiego stanu doświadczy, tego ukorzenia się przed Bogiem, tak jak celnik, poniżenia się
w swoim życiu. Tak jak to w świadectwach było przecież wielokrotnie, w każdym świadectwie to się przewija. Panie, ja już nie daję rady. Moje życie jest na skraju, znalazłem się na dnie. Nic więcej dla siebie nie zrobię, nie potrafię sobie pomóc. I wtedy wkracza Pan Bóg, ożywia ziarno i nadaje temu potencjał do wydania owocu. Tylko wtedy, bo żaden człowiek, jak powiada przypowieść, o której wczoraj mówiliśmy, który sam siebie usprawiedliwia, nigdy usprawiedliwiony w oczach Boga nie będzie. Nigdy. A więc dopiero wtedy, kiedy ziarno obumrze, kiedy ziarno doświadczy tej, tak naprawdę tego, tej świadomości, umarłem, już nic nie jestem w stanie dla siebie zrobić, aby sobie pomóc. Kochani, gdybym tak poprosił dzisiaj o to, aby każdy, chociaż tego nie zrobię, ale aby ten, kto doświadczył czegoś takiego w życiu, tej świadomości, że już nic dla siebie nie zrobi, że jest na dnie swojego życia, nawet jeśli powodziło ci się w życiu, tak jak mi wszystko wychodziło, ale znalazłem się w miejscu, w którym zrozumiałem, że jestem na kompletnym dnie względem Boga. Jeśli On nie zaingeruje, to będę w piekle, to będę w piekle, jeśli On nie zmieni mojego życia. I na pewno jeśli bym poprosił dzisiaj, aby podnieść rękę, ci, którzy tego doświadczyli, las rąk by się pojawił, dlatego że każde chrześcijańskie nowe życie właśnie od tego się zaczęło. Od momentu, kiedy uświadomiłeś sobie, że bez Jezusa nie dasz rady, nie dasz rady. Kochani, nie wiem, ilu bohaterów dzisiaj siedzi na tej sali i myślą sobie, co mi tam będziesz mówił? Ja dam radę. Ja widziałem na tym miejscu wielkich pakerów, którzy ze łzami w oczach mówili, że już nie dali rady, że tylko Jezus ich mógł uratować. I taka jest prawda. Możesz mieć muskulaturę jak nie wiem co. Chodzić i pokazywać się jak chodzący czołg. Uwierz mi, jeśli nie obumrzesz dla swojego życia, Nic się nie zmieni i nie będziesz miał ratunku, bo tylko Jezus, Boży Syn, jest ratunkiem dla ciebie. A więc ziarno musi obumrzeć. To jest taka zasada numer jeden. No od tego się życie praktycznie zaczyna. Później dochodzi do ciebie ta wspaniała miłość Boża, że chociaż umierasz sam dla siebie, nagle poraża cię tam Boża miłość, która w tym stanie, w którym jesteś, tak cię ogarnia, że widzisz wspaniałą nadzieję w Panu Jezusie. Bo bez Bożej miłości nie da się też zwiastować Ewangelii. Ona jest czymś niezwykłym, czymś, co, jak wielu ludzi mówiło, po raz pierwszy w życiu zrozumieli i doświadczyli. Tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał żywot wieczny. Ale to jest to, od czego rozpoczęliśmy nasze życie z Bogiem. I to dopiero ma potencjał do wzrostu. Ziarno obumarło i dopiero ma potencjał do owocowania. Co należy robić? Czym nawozić? Czym pielęgnować to ziarno twojego nowego życia, aby ono owocowało? Pierwsze, co powinno się znaleźć w naszym życiu i powinno być obecne, to przede wszystkim ta nowa, bo dla wielu z was jest to nowa relacja z Bogiem poprzez modlitwę, poprzez czas z Bogiem, poprzez to wzdychanie do Pana Boga. Panie, oto dałeś mi nowe życie. Powierzam Ci ten dzień dzisiejszy. Oddaję w Twoje ręce. Wczoraj oddałem Tobie życie, więc proszę, abyś dzisiaj je prowadził. Abyś Ty zapanował. Abyś ustrzegł mnie od wielu rzeczy w tym dniu dzisiejszym. No taka prosta modlitwa, relacja z Bogiem jak z przyjacielem. Kochani, On już nie jest więcej Twoim nieprzyjacielem. No może powinienem to obrócić. Ty już nie jesteś więcej Jego nieprzyjacielem. Jesteście pojednani przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. A więc możesz mieć relację i powinieneś zadbać o tą relację z Bogiem, o modlitwę. Aby twoje chrześcijaństwo, twoje życie było nasączane Bożą obecnością. Przypowieści Salomona, 8 rozdział, 38 wiersz, stawia sprawę bardzo jasno.
I w zasadzie nie pozostawia suchej nitki na naszym życiu, jeśli o modlitwę nie zadbamy. Kto mnie pomija, ten duszy swojej gwałt zadaje. Kto mnie pomija, swojej duszy gwałt zadaje. A więc jeśli postanowisz, że jednak nie będziesz chciał się modlić, nie będziesz chciał z Nim spędzać czasu, to nic innego się nie dzieje, jak tak naprawdę czynisz samemu sobie szkodę. Szkodę w życiu. Czynisz samemu sobie szkodę. Kto mnie pomija, ten duszy swojej gwałt zadaje. Kochani, skąd wiesz, co jest dobre, a co złe? Oczywiście, powiesz mi, a z Biblii przecież wiadomo. Żyjemy w czasach, w których wielu rzeczy już nie znajdziesz w Biblii, bo Biblia nie po to została napisana, abyś znalazł odpowiedź w niej na absolutnie wszystko. Wiele rzeczy, o których nie wiemy. Wiele rzeczy, które spotykają nas w życiu, na które nie potrafimy sobie odpowiedzieć. Nie znajdziesz w Biblii, ale znajdziesz tam, kiedy zegniesz swoje kolana przed Bogiem i powiesz, Panie, nie rozumiem, ale szukam u Ciebie rady i pomocy. U Ciebie, bo u Ciebie jest wszelka pomoc, wszelka rada i wszelka odpowiedź. A więc, kochani, dlatego zachęcam was, skoro rozpoczęliście drogę z Bogiem, skoro rozpoczęliście tą wspaniałą przygodę i rozpoczęło się od pojednania z Bogiem, sprawujcie swoje zbawienie poprzez ten pierwszy filar, jakim jest modlitwa. On ci odpowie w dniach dobrych, jak i złych. W dniach, w których będziesz się radował, zniesiesz swoje modlitwy i powiesz, Panie, dzięki. Ale także w dniach, które przychodzą w sposób niespodziewany. Ileż to rzeczy nas zaskakuje. Nie wiemy, jak zareagować, co zrobić w tej sytuacji. Rzeczy nas nieraz przerastają. Czy nie ma nic lepszego, jak owe zgięcie swoich kolan przed Ojcem, który wszystko wie i który nad wszystkim panuje. Do tego, kochani, was zachęcam. Ponieważ chcemy iść dalej i czas też jest krótki, zerknijmy na drugi filar owocnego chrześcijańskiego życia. I tym drugim filarem owocnego chrześcijańskiego życia, na które powinieneś położyć wielki nacisk, to jest Słowo Boże. To jest Biblia. Kochani, Pan Jezus, kiedy wskrzesił pewną osobę do życia, z martwych ją wzbudził, bo była taka osoba. Pierwsze, co polecił, aby tej osobie dać, to było jedzenie. Dlatego uważam, że skoro powstałeś do życia wczoraj, przedwczoraj, a może dzisiaj, pierwsze, o co powinieneś zadbać w swoim życiu, to to, aby się porządnie karmić każdego dnia. Swoją duszę. Nie mówię o jedzeniu, o jakichś pączkach czy innych rzeczach. Mówię o Bożym Słowie, o pokarmie dla duszy. O tym, co karmi Ciebie i ma dla Ciebie Słowo, które jest pokarmem dla duszy. Jozue, pierwszy rozdział, 8 wiersz, wyraźnie powiada, że za położeniem nacisku na Słowo, na Biblię, idzie Boże błogosławieństwo i powodzenie i pomyślność. Nie jestem kaznodzieją sukcesu, pomyślności i innych rzeczy. Brzydzę się takim zwiastowaniem. Ale nie ograniczę i nie wytnę z Bożego Słowa obietnic, które idą zaraz za tym, co człowiek powinien czynić. A obietnicą zawartą w Księdze Jozuego w pierwszym rozdziale, w 8 wierszu, jest to, że jeśli postanowisz w swoim życiu wziąć Biblię do ręki i rozważać nią, zainteresować się bardziej, to wtedy poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się powodziło. Jeśli tak naprawdę Boże Słowo w końcu podniesiesz do miejsca, w którym ono powinno być, jeśli Boże Słowo stanie się dla Ciebie święte i ważne, ale nie na tyle, aby stać za gablotą w świętym tabernakulum nigdy dostępnym dla Ciebie.
Nie, 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 kochani. Boże Słowo jest Słowem, które ma być czytane, rozważane, Twoim partnerem w każdym dniu. I jeśli takie będziesz miał poszanowanie względem Bożego Słowa, uwierz mi, obietnica, którą sam Bóg dał, poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się powodziło. To nie znaczy, że będziesz miał na koncie tyle, ile sobie wymarzysz. To znaczy, że w wielu sprawach, na które na Ciebie przyjdą, znajdziesz pomyślność, przychylność Boga i Jego błogosławieństwo. Ja znam taki wspaniały przykład. Kochani, słyszałem niedawno o pewnym starszym bracie, który miał tak bardzo w poszanowaniu Boże Słowo, że za każdym razem, kiedy brał do ręki Biblię, klękał, aby wyrazić szacunek. Zginał swoje kolano, aby wyrazić szacunek. Otwierał wówczas Biblię i czytał. Wiecie, jak Bogu się to podobało? To był człowiek, który był jedyny w swoim rodzaju. On przechodził pewnego razu, jadąc na jakimś motorku, zatrzymywał kierowcę i mówił: zatrzym się tutaj na chwilkę, zatrzym się. Wychodził wówczas do pewnego domu, okazało się, że tam była chora osoba. Modlił się, została uzdrowiona. Tak Bóg właśnie odpowiedział na to wielkie poszanowanie w pokorze, w szacunku wobec świętego Boga i Jego Słowa. Ja za tym idę. Ja czymś takim bardzo się fascynuję. Kochani, Izajasz 66, rozdział 2 wiersz. Mówi o tym, abyśmy z drżeniem odnosili się do Bożego Słowa. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Nie chodzi o to, żebyś tak drżał przed Biblią, żebyś bał się wziąć ją do ręki w ogóle. Nie, nie. Chodzi o to, abyś miał wielki szacunek wobec tego, który napisał te słowa i wobec samego słowa. Kochani, kiedy Marta i Maria gościły Pana Jezusa w swoim domu, okazuje się, że pewnego razu Marta, jak znamy tą historię, tak bardzo zaprzątana była tym, aby czynić jakąś wszelką posługę. Maria tymczasem wsłuchiwała się w słowa. I Pan Jezus wyraził się wprost. Maria wybrała właściwą cząstkę, bo ona usiadła u stóp Pana Jezusa i napawała się słowami. I chciałbym wam coś powiedzieć. Bo to nie jest jednorazowy przypadek albo nie mający jakiegoś skutku. Bo w życiu Marii to owo uszanowanie słów Pana Jezusa wydało ogromny plon, ogromny owoc w taki sposób, że gdziekolwiek Ewangelia jest zwiastowana na całej ziemi, tam na pamiątkę właśnie tego, co ona uczyniła, także jest zwiastowana ta historia. Czy pamiętacie, o czym mówię? To właśnie Maria wylała na głowę Pana Jezusa olej, namaściła Jego stopy. W innej Ewangelii czytamy, że namaściła stopy, wycierała swoimi włosami. On powiedział wówczas: na pamiątkę tego, że namaściła mnie na mój pogrzeb, ta wieść będzie zwiastowana po całej ziemi. Więc jaki owoc wydało to poszanowanie wobec słowa? Taki owoc. My mówimy o owocnym życiu. No więc jeśli mogę powiedzieć tak, owocne życie jest wtedy, kiedy Boża przychylność i Jego błogosławieństwo jest z nami. Chcesz błogosławieństwa i przychylności Boga? Szanuj Jego Słowo. Bo jeśli będziesz Nim pogardzać, to niestety Pan nie udzieli Ci powodzenia i pomyślności, tak jak to czytaliśmy. Ale nie tylko to, bo są jeszcze dwa filary, o których opowiem w kilku słowach. A więc mamy modlitwę, którą sam Bóg obiecał błogosławić, jeśli tylko będziesz szanował. Jeśli wejdziesz do komory swojej, zamkniesz za sobą drzwi i zaczniesz się modlić, odpłaci ci Pan, jest napisane. A więc zaraz za tym jest błogosławieństwo. Za czytaniem słowa także idzie błogosławieństwo. Ale co jeszcze mam dzisiaj do powiedzenia? Zadbaj o społeczność z ludźmi wierzącymi. Kochani, tak wiele osób, wyjeżdżając z dni skupienia, są pozostawieni sami sobie.
Ale być może dlatego, że sami nie zadbali o to, aby znaleźć społeczność, aby gdzieś budować swoje życie i karmić się społecznością z innymi. Zrób wszystko, co w swojej mocy możesz zrobić. A na pewno najlepszym będzie, jeśli Pana Boga poprosisz. On ci wskaże kierunek i poprowadzi cię, tak jak apostoła Pawła. Idź tam do braci. Oni ci powiedzą, co robić dalej. Idź do braci, znajdź braci, siostry, kościół, abyś mógł tam znaleźć swoje miejsce, swój dom i tam wzrastać. Bo jest napisane, że tam Pan zsyła błogosławieństwo swoje, gdzie bracia w zgodzie żyją, mieszkają. Nie gdzie sam sobie dla siebie mieszkasz, ale gdzie masz społeczność z Kościołem, gdzie jesteś razem. To, co było już wspominane, gdzie dwoje lub troje, ja jestem pośród nich. To jest inna obecność Boga, kiedy jesteśmy razem. No, Pan Jezus zresztą się przecież modlił. Panie, Ojcze wołał, chcę, aby oni byli jedno, tak jak ja i Ty jesteśmy jedno. Tam nie pisze, chcę, aby on był sam jak palec w swoim życiu. Nie. Chcę, aby oni wszyscy byli jedno, razem, wspólnie. Nie, Bóg nas nie powołał do takiego życia samotni gdzieś na pustkowiu. Nie, kochani, mamy być ciałem Jego, Kościołem, wspólnie współpracując dla dobra Jego imienia, dla chwały Jego imienia. Ale to, co chciałbym dodać na koniec, to jest to, o czym nie mówiłem kiedyś, kiedy zwiastowałem o filarach owocnego życia. To jest to, co odkrywam i to, co powinno być zwiastowane. Zadbaj w swoim życiu o pokorę i uniżenie. Bo okazuje się, że pokornym Bóg daje łaskę, a pysznym się sprzeciwia. Mam nadzieję, że dzisiaj na tym miejscu nie ma ani jednej osoby, która odważyłaby się powiedzieć, chcę mieć wszechmogącego Boga, Stwórcę całego nieba i ziemi jako swojego przeciwnika. Chyba nie ma takiej osoby. Kochani, chyba każdy chciałby go mieć po prostu za sobą. A więc bądź pokorny, uniżony. Oznajmiono ci, człowiecze, jest napisane w Micheasza, czego Bóg o ciebie oczekuje, abyś między innymi tam słowami pokornie obcował ze swoim Bogiem. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra 5:5 i w zasadzie już to jest kończąca myśl na te dni skupienia. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Pomyślisz sobie, młody człowieku, po cóż to przeczytałeś? Przecież chodzi o coś innego. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Chcesz przeżywać łaskę w swoim życiu? Zadbaj o pokorę, o uniżenie, o tym, aby uniżać się nawet przed innymi, a już na pewno przed Bogiem. Tak jak ten celnik poniżył się, wyznał swój grzech, wyznał całą swoją naturę, jaka jest, poniżył się, a obiecał Pan Jezus podczas tej historii, że tym, którzy się poniżają, tych Bóg wywyższy. Wywyższy. Nie dla samego wywyższenia chcieli się poniżać, bo to sensu najmniejszego nie ma. Bo to jest przecież, no nie ma tego to sensu. Chodzi właśnie o to, żeby być pokornym, uniżonym przed Bogiem. Kochani, gdybym miał na koniec tych dni skupienia wybrać fragment, który opisze całe to zwiastowanie wspólnie, razem z wami. Na koniec otwórzmy sobie list do Rzymian, 6 rozdział, 20 wiersz i w ten sposób zakończę zwiastowanie. Mając nadzieję i pokładając ufność w Bogu, że wszystko, co słyszałeś podczas tych dni skupienia, zapadnie w twoim sercu, będzie pobudzone i poruszone do wzrostu przez Boga, bo tak jest napisane, i wyda to owoc we właściwym czasie. Mam taką nadzieję. A kończąc swoje zwiastowanie, chciałbym przeczytać wspomniany 6 rozdział listu do Rzymian, 20 wiersz do 23. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, niektórzy z was byli, to jest przeszłość. Wielu z nas siedzących na tej sali, to jest przeszłość.
byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? No to jest to, co mówiłem wczoraj. Taki, którego teraz się wstydzimy wszyscy. Taki był pożytek z naszego starego życia, że kiedy je wspominamy za każdym razem, wstyd nam za to. Jaki ja głupi byłem, ile razy to z ust pada tych, którzy w końcu uwierzyli i patrzą na swoją przeszłość i nie mogą uwierzyć, że taki głupi człowiek był i nierozsądny, że tak się prowadził. Ale teraz mądrość Boża opanowała twoje serce i twój umysł. Ponieważ końcem tego jest śmierć, teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Dla wielu z was wczoraj pojawił się nowy cel w życiu. Masz inny cel niż do tej pory. Twoim celem już nie jest, aby się napić, aby się upić i aby doprowadzić się do jakiegoś stanu, o którym teraz być może albo wczoraj myślałeś. Tym razem cel jest znacznie zaszczytniejszy. Celem jest żywot wieczny, życie wieczne. I ten cel masz, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.